Cześć, z tej strony Michał. Chciałem opowiedzieć o jednym temacie. Niemcy wschodnie czy zachodnie właśnie. Na pewno każdy z Was, jeżeli zastanawia się nad tym, czy wyjechać do naszych zachodnich sąsiadów, do Niemiec, który region tego państwa wybrać, które miasto? Powiem tak, większość, w zasadzie chyba 80% ludzi emigruje na zachód. No bo wschód, no to wiadomo, były rejony NRD, DDR, no i są dosyć unikane przez emigrantów, i to nie tylko polskich. My też z moją żoną zaczęliśmy od Niemiec zachodnich. Byliśmy dokładnie w landzie Baden-Württemberg. I teraz pokrótce opowiem o tym, jak tam było. Otóż jak wiemy, Baden-Württemberg, czy Bayern, czy inne te bogate landy, tam absolutnie nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Jest jeden bardzo duży minus, to są mieszkania. Na to się musicie nastawić. Jeżeli teraz jesteście w Polsce, chcecie wyjechać do Niemiec, do rodziny, nie wiem, ktoś Wam obiecuje, że wszystko Wam załatwi, pomoże, musicie wiedzieć, że bardzo ciężko jest w tym momencie znaleźć mieszkanie w Niemczech zachodnich, właśnie po tej sytuacji, która się teraz dzieje również z uchodźcami. Jeżeli już takie mieszkanie uda Wam się znaleźć, musicie nastawić się na to, że są one naprawdę ekstremalnie drogie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sami przez to przeszliśmy i sami mieliśmy problem ze znalezieniem mieszkania. Kiedy nam się już udało, za jeden pokój musieliśmy płacić 700 euro, to było naprawdę bardzo, bardzo dużo, plus jeszcze inne opłaty. I teraz dla porównania chcę tylko powiedzieć o Niemczech Wschodnich. Nie spotkałem żadnego Niemca, a tym bardziej Polaka mieszkającego w Niemczech Zachodnich, który wypowiedziałby się w jakiś sposób przychylnie o tutaj landach byłego DDR, NRD. Będą Wam mówić, że tu mieszkają sami Rosjanie, że ludzie są inni, że miasta są brzydkie, że nie ma pracy właśnie, że nie ma pracy. Słuchajcie, tu jest, znaleźć pracę to jest katastrofa. No i że w ogóle to są inne Niemcy. To w ogóle nawet nie myślcie o tym, żeby wyjeżdżać do DDR. Tak myślą Niemcy, naprawdę. Ja sam przez to przyszedłem i to nie jedna osoba, tylko naprawdę w pracy, gdzie pracowałem w zachodnich Niemczech, dosłownie każdy mi odradzał wyjazd do Niemiec wschodnich. Dosłownie. Może gdzieś jakieś dwie osoby powiedziały wenn du willst, jeżeli wolisz. W każdym bądź razie my tutaj mieliśmy znajomych w Niemczech wschodnich, bo aktualnie się tutaj znajdujemy. No i stwierdziliśmy, jeżeli w Niemczech zachodnich jest nam tak trudno znaleźć to mieszkanie, czemu nie spróbować w tych wschodnich, tutaj też ludzie sobie radzą. No i padło na miasto Leipzig, przyjechaliśmy tutaj, co się okazało. Znalezienie pracy mi zajęło 20 minut, dosłownie 20 minut. Wysłałem 5 CV, z czego po 20 minutach dostałem pierwszy telefon, umówiłem się na rozmowę, po w zasadzie w dwóch dniach już byłem podpisać umowę, no i na przyszły tydzień szedłem do pracy, więc dla faceta naprawdę, nie wiem, z uprawnieniami na wózek widłowy, jakimiś wyuczonymi zawodami, nie jest tutaj problemem naprawdę znaleźć pracy, a dla kobiety również, jeżeli ktoś chce pracować, znajdzie tutaj pracę. My jesteśmy teraz, tak jak powiedziałem, w miejscowości Leipzig, Lipsk po polsku. To jest już prawie 600-tysięczne miasto, więc to jest naprawdę metropolia i tutaj pracy jest bardzo, bardzo dużo. Kolejny plus, mieszkania. Mieszkania są naprawdę śmiesznie tanie i dla porównania tylko powiem, że wynajęcie mieszkania tutaj w Lipsku kosztuje taniej niż w Katowicach albo innym polskim dużym mieście. Za mieszkanie tutaj naprawdę, jeżeli dobrze poszukacie, możecie zapłacić 260 euro kalt albo i mniej, bo są też oferty, jak sobie możecie zobaczyć w internecie, wpisać Lipsk i od najtańszych cen zobaczyć, nawet za 150 euro można wynająć jednopokojowe mieszkanie. Mówię tutaj oczywiście kalt mi, to do tego musimy dodać najwyższym kosztem, czyli te koszty ogrzewania, prąd, woda i tak dalej, ale to i tak daje, powiedzmy, nam kwotę 300-350, no czasem 400 euro, w zależności od standardu mieszkania. Przeliczając to na polskie, to jest 1600 zł. Nie wiem, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu, albo w Katowicach jakieś o fajnym standardzie mieszkanie byście w takich pieniążkach znaleźli. A wziąć pod uwagę trzeba to, że w Niemczech Wschodnich też zarobicie minimum 850 euro, co jest oczywiście, to jest kwota najniższa. Oczywiście te kwoty są też sporo wyższe w zależności od Waszych kwalifikacji.
Ale tylko taki przykład daję, jeżeli dwie osoby tutaj przyjadą, dwie osoby pracują, macie spokojnie ponad 2000 euro, na mieszkanie dajecie 400, zostaje wam bardzo naprawdę, moim zdaniem, dużo pieniążków, jeżeli mówimy o tym początku waszej przygody tutaj z tą emigracją w Niemczech. Także jeżeli ktoś mnie by się zapytał, czy wybrać Niemcy wschodnie czy zachodnie, od razu powiedziałbym, że tutaj w Niemczech wschodnich jest zdecydowanie łatwiejszy start. Mieszkania naprawdę tutaj czekają. W samym Lipsku, jeżeli wejdzie się w internet, wpisze się Wohnung mieten Leipzig, wyskakuje 5,5 tysiąca ogłoszeń mieszkań do wynajęcia. Ta liczba cały czas rośnie z tego względu, że Lipsk posiada bardzo dużo jeszcze, no niestety, niewyremontowanych kamienic, ale one są sukcesywnie co roku remontowane i tych mieszkań przybywa. I będzie przybywało na pewno. Jeżeli sobie też wpiszecie Leipzig bis 2020, czyli Lipsk do 2020 roku, to miasto ma mieć 700 tysięcy mieszkańców, tak jak w czasach swojej świetności. Także tu jest naprawdę ogromny potencjał, jeśli chodzi o pracę, mieszkania. No ale niestety są też minusy, o których też muszę powiedzieć. Niemiec wschodnich, nie nastawiajcie się na to, że w Niemczech wschodnich jest tak pięknie i ładnie jak w zachodnich. Mówię tutaj o stricte efektach takich wizualnych. Byliśmy w Baden-Württemberg, widziałem Bayern, inne landy, naprawdę tam jest każda traweczka, każdy kwiatuszek docięte, tam Niemcy dbają, zamiatają i tak dalej. Tutaj w Niemczech Wschodnich oczywiście też jest ta kultura, ale jednak są te naleciałości byłego NRD. Bloki możecie spotkać tak jak w Polsce, są osiedla bloków, są, tak jak powiedziałem, kamienice niewyremontowane. Lipsk jest moim zdaniem pięknym miastem, ale ma też swoje bardzo brzydkie strony. Na to trzeba uważać właśnie wynajmując mieszkanie, trzeba rozeznać się z miastem, które chcecie wybrać i omijać takich niebezpiecznych miejsc. One się oczywiście zawsze znajdują w większych miastach, ale tak jak mówię, to są chyba tak naprawdę jedyne minusy. No i jeszcze taki plus dla nas, my mieszkając w Baden-Württemberg mieliśmy do naszego rodzinnego miasta no prawie że 1000 km. Mieszkając w Leipzig mamy 500, mamy tylko i wyłącznie 200 km do polskiej granicy, więc to jest też duży plus. Można nawet sobie na jakiś weekend wyskoczyć do granicy, do Zgorzelca, zrobić zakupy. To jest, tak jak powiedziałem, tylko 200 km. Do Berlina 150, więc dla nas plus. Ja jak najbardziej Wam polecam nie bać się, nie słuchać ludzi, spróbować, bo naprawdę warto. Tak jak powiedziałem, nie bójcie się, że tutaj nie znajdziecie pracy. Jeżeli macie dobre kwalifikacje, to tym bardziej znajdziecie tutaj dobrze płatną pracę. A jeżeli nie macie jakiegoś mega wykształcenia, to też praca tutaj czeka. Naprawdę na każdym szczeblu, dla każdego pracownika na pewno się coś znajdzie. To jest tylko kwestia wysłania tych ofert i czekania na telefon. Także chyba to tyle z mojej strony dzisiaj. Dziękuję i zapraszam, żeby subskrybować mój kanał, bo nagram kolejne filmy o tym, jak szukać pracy i robić inne rzeczy w Niemczech. Także pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia, cześć!